Już dosłownie za chwilę w paczkach wylądują karty z drużyny roku, a to oznacza, że ten pierwszy umowny cykl życia gry mamy już za sobą. Testujemy EAFC 24 od 4 miesięcy. To daje nam bardzo solidne podstawy, by ocenić tę grę. Zachęcam więc do dyskusji w komentarzach i odnoszenia się do tego, co powiem dzisiaj, bo nie da się ukryć, że ta produkcja bardziej leci w dół, aniżeli pnie się w górę. Na początku października, niebawem po premierze, zapytałem was w ankiecie na ile oceniacie tę grę i najczęściej występująca wtedy nota to 8, czyli bardzo dobra ocena. Dwa miesiące później nic się nie zmieniło i 8 dalej była dominująca, ale już wczoraj na to samo pytanie odpowiedzieliście nieco inaczej i bez wątpienia są ku temu podstawy. Podzielę się więc dzisiaj z wami moim punktem widzenia, mam nadzieję, że się do niego odniesiecie, natomiast będąc na wstępie pragnę jeszcze przypomnieć, że jak wiemy wystartował już Puchar Narodów Afryki, a w BetClick, czyli Ubu Bookmachera legalnie działającego w Polsce, oprócz szerokiej oferty obejmującej te rozgrywki, można obejrzeć także na żywo wszystkie mecze tego turnieju w ramach BetClick TV. Link do szerszych informacji na ten temat znajduje się w opisie tego filmiku i przypominam, że jeśli jeszcze nie macie konta w BetClick, to w trakcie rejestracji możecie użyć naszego kodu promocyjnego Kartomania, dzięki czemu uzyskacie zwrot stawki w formie freebetu do 200 zł. Pamiętajcie jednak o tym, że oferta BetClick skierowana jest tylko do osób pełnoletnich. Grajcie odpowiedzialnie, ponieważ nieodpowiedzialna gra prowadzi do uzależnień i wiąże się z ryzykiem. Ryzykowne, przynajmniej dla naszych nerwów, jest też granie w FC24, chociaż mam wrażenie, że spadek oceny tej gry nie tyczy się nawet zbytnio gameplayu, no bo on cały czas jest podobny. Działają te same schematy i taktyki, czyli z mojego punktu widzenia w tej rozgrywce nie ma nic, co by mnie nadzwyczajnie wkurzało. Da się wypracować co najmniej kilka wzorów na zdobycie gola, działają różne formaty i to jest ok, ale też nie jest to na pewno najbardziej górnolotny gameplay w historii gier piłkarskich, pozwalający na absolutną swobodę. Mam więc wrażenie, że ogólny spadek oceny FC24 jest zależny od innych elementów niż rozgrywka, no bo na ten przykład nawet jeśli dzieje się w tej grze coś, co mi się spodoba, to i tak niesie to ze sobą negatywne skutki. Chociażby podobało mi się, że jeszcze w grudniu dostawaliśmy od groma SBCO ciekawe paczki i piki z foderem, jak ta otworzona przeze mnie wielokrotnie paczka z 10 piłkarzy ocenionych co najmniej na 83. I też nie narzekam na to, że EA ochoczo jak nigdy dotąd wydaje cały czas nowe SBC, przede wszystkim o ikony, bo nie dochodzi już do sytuacji, że mam foder warty miliony i nie mam co z nim zrobić, a wręcz przeciwnie, przez ledwo ponad miesiąc pozyskałem dwie ikony warte łącznie 5 milionów, a tu już czekają kolejne i foderu nawet mi brakuje, tylko że to wszystko jest jednym z czynników napędzających ogólny wzrost jakości składów, które na moje oko jak na ten etap gry są zbyt potężne, ale i monotonne. I jej chwaliło się przed premierą, jak to zwiększona została unikalność zawodników, że ponad 200 z nich ma własne animacje i tak dalej, a ja odpalam Foot Champions i realnie widzę w kółko powtarzające się 4 składy w mecie, wśród których widzimy oczywiście kilku wyboostowanych na siłę pań, takich jak Graham czy Putelas. No i chyba właśnie, żeby pokazać wszystkim, że ta gra nie ma nic wspólnego z prawdziwą piłką nożną, i jej odpięło totalnie wrotki już w grudniu i w związku z tym wydało takie karty jak Van Nistelrooy na bramce, Lewiaszyn na środku obrony, Ian Rush w środku pola i tym podobne. Takie coś w lipcu, gdy Ultimate Team i tak jest martwy, wszystkich mało obchodzi, ale my nie mieliśmy jeszcze kart Toty, nie mieliśmy nawet jeszcze nowego roku, a tu już działy się takie rzeczy. Dla mnie osobiście jest to równie niesmaczne, co Graham przepychająca Patryka Vierę. Widziałem nawet takie opinie, że to jest niezdrowe przedstawianie futbolu młodym chłopcom, bo dzieciak poznaje dopiero świat piłki nożnej, nie zna jego historii, ale gra już w FC24 i na tej podstawie, nie wiedząc co tak naprawdę ma w składzie, myśli, że Katoto jest w rzeczywistości tak samo dobra jak Lewandowski, a Van Nistelrooy to jakiś legendarny bramkarz. No, to też jest ciekawe spojrzenie, chociaż na ten moment może jeszcze aż tak daleko bym się w to nie zagłębiał. Z rzeczy, które cały czas bardziej można chwalić niż hejtować, to oczywiście ewolucje, bo zainteresowani gracze tworzą dzięki temu niesamowite karty, natomiast pomimo ciągłego upominania EA, cały czas
czas nie zatkano przecieków. Pojawiło się parę eventów, których zawartość poznaliśmy dopiero w dniu premiery o godzinie 19:00 i to był wręcz bardzo fajny powrót do przeszłości, ale ogólnie zdecydowaną większość kontentu poznajemy na długo przed publikacją i co gorsze o jakichś przypadkowych porach. No bo teraz tak, gdyby to działało prawidłowo, to większość graczy mogłaby codziennie o 19:00 wchodzić na chwilę do Ultimate Team i polować na interesujące ich nowości. Na przykład widzimy, że wyszła nowa ewolucja ikony, mogę upgrade'ować dzięki niej Gerarda, to idę szybko kupić go na rynku za 100 tysięcy, bo może jeszcze zdążę. Każdy miałby jako tako równe szanse. A tymczasem ludzie w środku dnia są na uczelni, w pracy, są zajęci innymi sprawami, a w tym czasie wycieka info o ikonie do ewolucji i gdy ci gracze wrócą już do domu i zajrzą do gry, wszystkie interesujące ich karty są od dawna niedostępne na rynku, więc to jeden z wielu przykładów szkodliwości tych przecieków, nie wspominając już o tych fałszywych wyciekach, gdzie ktoś puścił na przykład kilka tygodni temu skuteczną plotkę, że będzie dało się ulepszyć Rashforda, gość podrożał w mgnieniu oka z 15 tysięcy do 45 koła i zniknął z rynku, a podobnie okazało się, że to był fake i z powrotem potaniał do 15 tysięcy, no ale to tylko jedna z wielu takich przygód. Rzecz, która mnie osobiście cały czas kurza, o której już wspomniałem z 10 razy, no ale w takim materiale nie mogę jej pominąć, to cały czas zacinające i psujące się menu, które z racji na to, że ja nagrywając różne materiały kupuję i sprzedaję dużo więcej kart od innych, no niestety oglądam o wiele częściej. Natomiast myślę, że ono do premiery FC 25 nie zostanie już naprawione, a i może w FC 25 dalej będzie z nim problem. I chyba nawet domyślam się, z czego to wynika. Bo zdaje mi się, że sprawa jest tutaj identyczna jak z katalogiem 10 lat temu. Wspomniałem już gdzieś o tym w przeszłości, może na kanale sportowym albo jakimś podcaście, ale przypomnę, że EA chciało usunąć katalog z gry już gdzieś w okolicach FIFA 13, jednak ciągnął się z tą serią przez lata, bo po prostu nikt nie umiał tego zrobić. EA cały czas zwalnia i zatrudnia nowych programistów, w związku z czym w kodzie gry jest, że tak to grzecznościowo powiem, nawalone, że nikt nie potrafi tego ogarnąć. Gdy 10 lat temu usuwano katalog, to przestawała działać cała gra i dlatego tak długo ciągnął się z tą serią. No i z nowym menu Ultimate Team może być podobnie. Tego realnie póki co faktycznie nikt może nie umieć naprawić i zresztą na stronach dla programistów oceniających pracowników i jej dostaje ponoć najczęściej jedną z 5 gwiazdek, więc to wiele o tym mówi i crashujące się menu trzeba będzie jakoś przeżyć już do końca gry albo przyzwyczaić się do niego na lata. Kolejna rzecz warta poprawy to bez wątpienia Division Rivals i ogólnie urozmaicenie rozgrywek, bo realnie dla wielu graczy FC 24 to obecnie zagranie FUT Champions Weekend i wykonanie SBC na tygodniu. Division Rivals jest już nieco martwe, nawet gracze siedzą czasem w jakiejś szóstej dywizji, bo w tym trybie gry no faktycznie nie ma czego szukać. Chociaż jej lada moment drugi raz zmieni nagrody za FUT Champions, co jest plusem, to w Division Rivals do końca gry raczej nic już się nie zmieni i tutaj trzeba mieć nadzieję, że ten tryb zostanie jakoś ożywiony w FC 25. I kolejna kwestia to błędy gry, które grożą nam banem. Nawet teraz montuję sobie grzecznie filmik, myślę jaki podać wam przykład z przeszłości, glitch z SBC, czy squad battle z 2v2, a tu się okazało, że nad niczym nie trzeba myśleć, bo nawet w tej chwili wyszedł nowy glitch, pozwalający nabijać na nowych kontach paczki 10 piłkarzy ocenionych minimum na 83 w nieskończoność. Oczywiście pewnie 99% osób, które z niego skorzystają, dostanie bana, więc nie jest to gra warta zabawy, natomiast jak na 4 miesiące gry, liczba rozmaitych błędów i gliczy jest chyba troszeczkę zbyt duża. Więc na dobrą sprawę to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Tu można by się czepiać jeszcze wielu innych rzeczy, no bo przecież nawet rozkładając gameplay na czynniki pierwsze, no to można by zrobić o tym drugi odcinek. Natomiast do rozgrywki aż tak wiele osób obecnie się chyba nie przyczepia, bo przyćmiewają ją inne problemy. Więc ostatecznie pytanie brzmi, jak państwu minęły te 4 miesiące z FC 24? Ja na ten moment mam postanowienie budować skład ikon, które lubię, grając dla zabawy w taki sposób, żeby nigdy nie zejść nimi poniżej 17 winów FUT Champions. No i no jakoś to już idzie, bo przymykam oko, gdy muszę grać z dziewczynami, a też czasem zamiast grać na siłę w FC 24, odpalam stare FIFA typu 07 i nagrywam dla was historyczne materiały, no a to też jest dla mnie odskocznia, więc generalnie jakoś w tej grze ciągnę, a nagrywając niektóre filmiki nawet nieźle się bawię, no ale ogólnie ta moja zabawa nie jest bliska idealnego wirtualnego futbolu,
I taka nota, jaką ja obecnie dałbym w tej ankiecie, to 6 na 10, czyli nie gram na siłę, przynajmniej FUT Champions, ale żebym każdego dnia miał tutaj coś ciekawego do roboty i nie rozczarował się przy okazji błędami, glitchami, przeciekami, wydawanym kontentem itd., no to niestety tak też nie jest. Miejmy nadzieję, że 4 kolejne miesiące z FC24 będą bardziej udane. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!